No i co? Ładny widok? No pewnie, że ładny. Słuchajcie, dzisiaj zawitaliśmy do takiej miejscowości Ważno, to jest województwo pomorskie, dlatego że jest tutaj bardzo ważny dom do pokazania, gdyż możecie mieszkać w miejscu tak urokliwym jak to. Zobaczmy, co to za chata. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Maciejewski, znany też jako Mr. House i jestem sprzedawcą domów, przy czym sprzedaję tylko takie domy, w których sam chciałbym zamieszkać. Ten dom znajduje się w wybitnie fascynującej, doskonałej lokalizacji i sam w sobie jest domem glamour, przepięknym. I długo zastanawiałem się, dla kogo ten dom jest. Już wiem, dla estety romantyka. Pamiętajcie, że algorytmy nigdy nie śpią, dlatego też, żeby nasz kanał mógł rozwijać się i żebyśmy mogli produkować jak najwięcej treści i Wam dostarczać, to potrzebujemy od Was kciuka w górę i koniecznie subskrypcję. Więc teraz przerwa, klikamy i pamiętajcie, że możecie znaleźć nas na Facebooku, na Instagramie i na TikToku pod hasłem Mr. House Nieruchomości. Jak wiecie, lokalizacja jest absolutnie najważniejszą rzeczą przy wyborze miejsca do zbudowania domu. I w tym wypadku ta lokalizacja jest podniesiona do kwadratu albo do sześcianu, jest po prostu perfekcyjna. Dom znajduje się na skarpie, na brzegu jeziora Tuchomskiego. Zatem oprócz tego, że z tarasu macie przefenomenalny, romantyczny widok, to możecie jeszcze uprawiać swoje sporty motorowe, możecie łowić ryby, możecie pływać żaglówką. Miejsce jest wprost idealne. Z drugiej strony lokalizacja domu pod względem logistycznym jest również perfekcyjna, dlatego że tutaj w miejscowości Ważno jest cicho, spokojnie i sielsko. Ale z tego miejsca do Gdyni czy na lotnisko jest raptem 15-20 minut. Po drodze tam jadąc zaś mijamy wspaniałe pole golfowe, a po drugiej stronie ulicy ogromną stadninę koni. Także kolejny powód do tego, żeby wybrać właśnie to romantyczne, sielskie miejsce. Zwróćcie uwagę na samą działkę. Ile tutaj energii zostało włożone w usypanie tej działki. Zobaczcie, jakie jest przewyższenie między tą działką, a działką sąsiada, które jest o kilka metrów niżej. Nie wspomnę już w ogóle o polu, które jest za działką, bo przewyższenie sięga myślę około 20 metrów. A to wszystko było po coś. Po to, żeby mieć tak fantastyczny widok i tak rewelacyjną miejscówkę. Poza samą lokalizacją, dom jest doskonale wykończony, bo zwróćcie uwagę na to, że na zewnątrz, na elewacji jest bardzo dużo takich drobiazgów, sztukaterii, które nadaje charakter temu domowi. Dachówka, najlepsze materiały, to jest dachówka ceramiczna szkliwiona. Rynny są wpuszczone w ziemię, żeby woda nie lała nam się po ogrodzie. Także każdy detal, tak jak widzicie ogród tutaj za mną, jest fantastyczny. Nie wspomnę już w ogóle o kominku zewnętrznym, który naprawdę rzadko się zdarza w domach, a w połączeniu z tym widokiem, ogień, wieczór, kawa, no słuchajcie, to jest mocne 10 na 10. Kręcimy kolejne ujęcie, no i tak wpadłem w popłoch, mówię, Jezus Maria, przecież są dwie kawy, ja tutaj sam nagrywam film. Kamil się oburzył, nasz operator, który stoi za aparatem, mówi, no ale przecież ja też tu jestem. Także tłumaczę, skąd te dwie kawy, druga kawa jest dla naszego operatora. Ale teraz bardzo ważna rzecz. Wspomnijmy o kilku parametrach tego domu. A więc dom znajduje się na działce o powierzchni 950 metrów. Sam dom z garażem ma 230 metrów, w tym garaż dwustanowiskowy. Salon z odkrytą kuchnią, otwartą kuchnią, przy czym salon jest bardzo wysoki, 5-metrowy, zresztą za chwilę zobaczycie. Trzy sypialnie, dwie łazienki, dwie garderoby. Także czego chcieć więcej? Natomiast wykończenie tego domu to jest perfekcja, ale dom sam ma dopiero jeden rok. Jeszcze pachnie nowości.
Jesteśmy na osiedlu zamkniętym domków, gdzie jeszcze powstają nowe domy, stąd słyszycie może hałas, który tutaj dobiega, bo właśnie naprzeciwko buduje się drugi, kolejny fajny dom. W związku z tym, jeśli kupicie ten dom, będziecie mieli bardzo fajne sąsiedztwo. No ale nie o tym. Chciałbym Wam pokazać wnętrze, bo zewnętrznie ten dom jest świetny, już widzieliście. To o czym mówiłem, sztukateria, kwiatuszki, zobaczcie jaka kostka, nawet źdźbła trawy nie ma. Dobra, jest jedno, wytniemy. Ten klomp, perfekcyjnie zagospodarowany. Ale to, co jest najfajniejsze, to jest ten prawdziwy styl glamour, który jest w środku. Zatem zobaczmy. Dzień dobry, zatem witajcie w środku. Zwróćcie uwagę, jaki ten dom już od samego przedpokoju jest przestronny, bardzo jasny i mega dopieszczony w tym właśnie stylu glamour. Popatrzcie na podłogę. To nie są zwykłe kafle, to są wyszukane, sprowadzone z zagranicy, doskonałej jakości kafle. Zresztą tak jak i większość materiałów użytych do wykończenia tego domu. Zwróćcie uwagę na ten wysoki przedpokój, to wspaniały żerandol, którego praktycznie nie widać, bo on wisi tak bardzo wysoko. No i od samego progu wita nas ta kolorystyka charakterystyczna dla tego stylu glamour. Czyli biele, czernie, elementy złote i jakieś kryształy. Dalej będzie tylko lepiej. Zatem voilà, jesteśmy w salonie. Dom tradycyjnie podzielony jest na strefę nocną i dzienną, ale teraz skupmy się na tej tutaj. Zobaczcie po prostu. Czad, 3-metrowej wysokości żerandol kryształowy. Takie rzeczy tylko w domu w stylu glamour. I takie rzeczy tylko w domu, który ma salon o wysokości 5 metrów. Zobaczcie, jaka tu jest przestrzeń. Problemem takich wysokich pomieszczeń na ogół jest echo. A tutaj udało się projektantom uniknąć tego efektu i mimo, że dom jest glamour, jest nowoczesny i wspaniały, to nadal zachowuje ten charakter takiego domu ciepłego, rodzinnego, przytulnego. Wiecie, jak jest w przeciętnym domu? W centralnym miejscu wisi telewizor, ale nie tutaj. W takim domu z klasą centralnie umieszczony jest majestatyczny, potężny kominek, a po bokach mamy dwa bardzo duże okna od sufitu do ziemi, które pokazują nam niesamowity, romantyczny widok. Zwróćcie uwagę na to, jak wszystko ze sobą współgra, jak jest spójne. I kolorystycznie, i wykończenia złote. Czy to są świeczniki, czy to jest ława, czy to jest nawet komoda pod telewizorem, czy krzesła, one wszystkie wykończone są fantastycznie, w tym samym stylu i z tym samym smakiem. Estetyka estetyką, piękny dom pięknym domem, ale dom musi być też funkcjonalny. Także jeśli już zdarzy Wam się usiąść i obejrzeć sobie wieczorem Netflixa, no to przynajmniej niech to będzie dobrze nagłośnione i z dobrą widocznością. Tak jest tutaj. Jest kwadrofoniczny system nagłośnienia, jest kanapa, która się fajnie rozkłada, można sobie poleżeć, pooglądać tą telewizję, jeśli już Wam się zdarzy. Aczkolwiek osobiście wolałbym patrzeć tam za okno. Nie jest specjalną nowością, że w nowych domach kuchnia zawsze jest otwarta. Ale kuchnia, pamiętajcie, że jest raczej takim miejscem roboczym, gdzie przygotowujemy posiłki. Natomiast w takim domu, w stylu glamour, kuchnia jest jak gdyby salonem kuchennym. Popatrzcie na wykończenia, na meble, na te kamienie, nawet na uchwyty. To wszystko to jest małe dzieło sztuki. Na każdym kroku. Z lewo zmywak, kran, świeczki, lampy. Perfekcyjnie, naprawdę perfekcyjnie. Jeśli ktoś jest estetą, to taki dom właśnie jest dla niego. Spójrzcie jeszcze raz na ten salon z mojej perspektywy. Jest tutaj bardzo jasno, przestrzennie i ze smakiem. I jak tam?
Wasze zmysły zostały zaspokojone. Przejdźmy zatem do części nocnej, prywatnej, mieszkalnej, jak się zwał, tak zwał. Ale zobaczcie, że spójność zachowana jest tutaj wszędzie. Czy to po tych lampach, które są tak samo w salonie, czy po podłodze, która zrobiona z tych samych materiałów, ale te płytki nie są położone byle jak, tylko one tworzą pewnego rodzaju wzory, mozaiki. I tak jest wszędzie, w każdym pomieszczeniu. Jest naprawdę wypieszczony ten dom w każdym, absolutnie w każdym elemencie. Wspomniałem o praktycznych aspektach domu i kolejnym z takich aspektów jest garderoba, która ma dwie pary drzwi. Jedne są tam w przedpokoju zaraz przy wejściu, gdzie można się przebrać, zdjąć buty i wejść tymi drzwiami bezpośrednio do części mieszkalnej. Fajna rzecz. Tak jak wspomniałem, w tym domu są trzy sypialnie. W tym konkretnym wypadku jedna z sypialni została zamieniona na domowe biuro. W tym domu absolutnie wszystko jest spójne i styl glamour jest wszędzie widoczny, nawet w łazienkach. Mamy tutaj dwie łazienki. Łazienka dla gości i łazienka prywatna. Obie są w stylu glamour, ale jakże inne. Musicie koniecznie to obejrzeć. Nawet w sypialni gościnnej też znajdują się elementy glamouru. Zapraszam Was do najbardziej skrywanej części domu, czyli master bedroom z własną garderobą. Piękne pałacowe łóżko, pióra na suficie. Super klimatyczne miejsce, także poupajajcie się widokiem, a ja już się z Wami żegnam i idę upajać się swoim widokiem za domem. Dzień dobry, dzień dobry. No nie, weźcie tego psa. Miśku, proszę cię, nie szczekaj chwilkę.